większości z rzeczy, które robimy i chcielibyśmy robić, nie zrobimy dobrze bez Państwa pomocy. Żeby uświadomić, o czym mówię lepiej, spróbujmy sobie wyobrazić, co robi przeciętny Polak, kiedy widzi źle zaparkowany samochód. Zazwyczaj zrobi zdjęcie, wrzuci na Facebooka, tak? Ma poczucie, że on się spisał, zrobił swoją robotę, wow, dzień będzie lepszy. Czy jest to efektywne? Pewnie średnio. Ten samochód od wrzucenia zdjęcia nie zniknie, kierowca raczej wiele się nie nauczy. Także pożytek na dłuższą metę z tego umiarkowany. Co robi przeciętny użytkownik internetu, bardziej świadomy w Polsce, jeśli dowie się, że nie wiem, kasowniki w autobusach czy system karty miejskiej słabo działa? Zapewne będzie się zastanawiał, czy poinformować o tym portal z diabełkiem, czy portal z żółtą tarczą, ewentualnie jeszcze trzeci. I tutaj uzysk pewnie będzie już troszeczkę lepszy, bo są to media, które, nie odmawiajmy im tego, robią też często rzetelne dziennikarskie śledztwa. Natomiast czy to pomoże w czymś tym instytucjom, które są powołane do jakby systemowego wpływania na to, na ile bezpiecznym środowisku, na ile bezpiecznym internecie się poruszamy? Niekoniecznie. Oczywiście, dlaczego przeciętny Polak nie zgłosi źle zaparkowanego samochodu policji czy straży miejskiej? Bo powie, szkoda zachodu, zanim oni przyjadą, to już pewnie i tak go tam przeparkują, to w ogóle nie ma sensu, tak? Lepiej zrobić coś tu i teraz. Myślę, że z podobnych powodów część z Państwa będzie uważała, czy warto zgłosić do CERT-u, a co oni tam zrobią, tak, nie napiszą fajnego artykułu, nie podziękują mi w podpisie. No więc nie do końca. Po pierwsze, każda informacja od Państwa pomaga nam lepiej zrozumieć i to zrozumieć z pierwszej ręki, tak, dopytać, nie powoływać się na media, kiedy rozmawiamy na przykład z decydentami, że a my wyczytaliśmy na tym czy na tamtym portalu, że jest źle, tylko my wiemy, doświadczyliśmy, dostaliśmy tę próbkę, sami zweryfikowaliśmy fakty, skorzystaliśmy z naszych ról po to, żeby problem wyeskalować. Druga rzecz, często będziemy w stanie Państwu pomóc. Nie obiecuję, że za każdym razem, ale kiedy trafiamy na temat, który jest dla nas nowy, interesujący, my mamy możliwość pochylić się. Bardzo dobrym przykładem takiej naszej działalności jest nasz udział w projekcie No More Ransom, gdzie dzięki temu, że rzeczywiście dostawaliśmy zgłoszenia o tym, jakimi przykładami ransomware'u infekowani są polscy internauci, byliśmy w stanie stworzyć dekryptory do tych konkretnych ransomware'ów, udostępniać klucze szyfrujące albo Państwu bezpośrednio. W wielu przypadkach po prostu pojedynczym osobom pomogliśmy udostępniać też te klucze szyfrujące organom ścigania i odnieść bardzo wymierny skutek. Także mój apel i takeaway z mojej prezentacji, jeśli widzisz, to nie tylko zgłoś do mediów, ale zgłoś też do CERT Polska, poinformuj. Mogę obiecać, że nad każdym zgłoszeniem się pochylamy. To jest też coś, co pewna nowa jakość, która w CERT-cie zaistniała, mając teraz 24/7 pierwszą linię, rzeczywiście jesteśmy w stanie na bieżąco właściwie tych zgłoszenia czytać. To nie jest tak, że będzie ono czekało w kolejce 2 tygodnie, tylko zapoznamy się z nim na bieżąco. Będziemy w stanie Was dopytać, będziemy w stanie często pomóc, a na pewno eskalować problem, jeśli on będzie istotny. I analogicznie do CERT Polska przypominam, że w NASK-u działa również punkt do zgłaszania nielegalnych treści. Nie namawiamy do ich poszukiwania absolutnie, ale jeśli ktoś z Państwa trafi na treści nielegalne, to funkcjonuje również coś takiego jak dyżurnet, www.dyżurnet.pl i tam można anonimowo poinformować o tym, że trafiliśmy na nie nielegalnie zaparkowany samochód, ale nielegalną treść w internecie, której chcielibyśmy się pozbyć. I to wszystko z mojej strony. Dziękuję i proszę Państwa o pomoc.